Mały potok na Junikowie potrafi zamienić się w prawdziwą, rwącą rzekę. Po kilku godzinach ulewy Ceglanka znowu naprzykrzyła się mieszkańcom. Najmłodsi efekty dzisiejszych opadów potraktowali jak okazję do zabawy. Do śmiechu nie było jednak mieszkańcom ulicy Żabiej i to po raz kolejny. Gdy słyszą prognozy o ulewach, serce im zamiera. Z tego potoku się robi jedno wielkie rozlewisko. Wystarczy burza rzędu 8 litrów. Dzisiejsze opady nie były ekstremalnie trudne dla pana Sebastiana i jego sąsiadów. Szybko zareagowali, zabezpieczając swój dobytek. Za każdym razem jest, jak już wiemy, że będzie padać, jest wyprowadzanie samochodów, szykowanie worków z piaskiem. Pan Sebastian przesyła nam zdjęcia, pokazując, jak to wyglądało jeszcze przy okazji poprzednich, bardziej spektakularnych ulew. Takie starsze małżeństwo mieszka, kanapy pływały w domu. Tutaj sąsiadce, ona ma z tyłu taki mały domek też zalany. U nas zalało dwa garaże. To nas taki typowy opad frontalny. Mówi nam dr Kamil Jawgiel, hydrolog. Nie ma dobrych prognoz na przyszłość. Ziemia, na której stoi Poznań, sprzyja podtopieniom. Mamy grunty nieprzepuszczalne w dużej mierze. Są to przede wszystkim gliny. No i efektywność infiltracyjna gruntu z tej przyczyny spada. Skutki powodzi były widoczne na każdym kroku w stolicy Wielkopolski, między innymi nieprzejezdne ulice, które zostały zalane. Eksperci po raz kolejny alarmują o postępującej betonozie. Woda nie jest w stanie infiltrować, nie jest w stanie wsiąkać w głąb podłoża i spływa po powierzchni terenu, szybko zasilając studzienki kanalizacyjne, powodując tym samym podtopienia i powodzie. Strażacy w całym regionie nie mieli chwili wytchnienia. Od wczoraj musieli kilkaset razy wyjeżdżać na wezwania. Do godziny 14 w Wielkopolsce odnotowano 200 interwencji strażaków. Najwięcej w okolicach Poznania, 100 wyjazdów, Szamotu, 30 zdarzeń i Rawicza, 17 interwencji. Najczęściej interwencje dotyczyły zalanych ulic i podtopionych obiektów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed ulewami dla Poznania i zachodniej Wielkopolski. Opady mogą być odczuwalne jeszcze jutro. Tutaj jeszcze widzimy pas tych intensywnych opadów deszczu. Błażej Filipiak, Puls Dnia.